Z kolei w Titize Neustadt przełamał się Kamil Stoch w konkursie Pucharu Świata. Przegrał tylko z Tomasem Morgensternem. Po pierwszej serii Kamil Stoch był ósmy ze stratą 9 punktów do prowadzącego Tomasa Morgenstern'a. W finale Polak błysnął mistrzowskim poziomem. 141,5 metra pozwoliło mu zająć drugie miejsce. To pierwsze podium w tym sezonie. Wierzyłem w to, że jestem w stanie tutaj wejść na podium, bo praktycznie wszystkie skoki tutaj miałem bardzo równe i bardzo dalekie. Praktycznie najkrótszy skok tutaj oddałem 136 metrów. Punkty zdobyło łącznie 5 Polaków. Cichym bohaterem został Piotr Żyła, który awansował z 23 na 12 miejsce. Wygrał prowadzący po pierwszej serii Tomas Morgenstern. Austriak odniósł swoje 23 pucharowe zwycięstwo w karierze. W klasyfikacji generalnej liderem pozostaje czwarty dzisiaj Gregor Schlierenzauer. Kamil Stoch jest 11. Po 7 latach Puchar Świata w skokach narciarskich wrócił do Titize Neustadt. Potwierdziło się, że to szczęśliwe miejsce dla polskich skoczków. Po pierwszej serii Kamil Stoch był ósmy ze stratą 9 punktów do prowadzącego Tomasa Morgenstern'a. W finale Polak przypomniał, że jest mistrzem świata. 141,5 metra pozwoliło mu zająć ostatecznie drugie miejsce. To pierwsze podium Stocha w tym sezonie. Wierzyłem w to, że jestem w stanie tutaj wejść na podium, bo praktycznie wszystkie skoki tutaj miałem bardzo równe i bardzo dalekie. Praktycznie najkrótszy skok tutaj oddałem 136 metrów. Punkty w konkursie zdobyło łącznie 5 Polaków. Cichym bohaterem był Piotr Żyła, który awansował z 23 na 12 miejsce. Wygrał Tomas Morgenstern. Było to drugie w tym sezonie podium Austriaka i 23 pucharowe zwycięstwo w karierze. Oddałem dziś 2 fantastyczne skoki. Jestem szczęśliwy, że po 2 ciężkich latach w moim życiu udało mi się wrócić do dobrego skakania. Teraz z optymizmem patrzę w przyszłość. W klasyfikacji generalnej liderem pozostaje czwarty w Titize Neustadt Gregor Schlierenzauer. Kamil Stoch awansował na 11 miejsce, Piotr Żyła jest 13, 14 Maciej Kot.